Witam Państwa. Świetny początek sezonu w wykonaniu rzeszowskiego kierowcy rajdowego. Grzegorz Grzyb wygrał otwierającą mistrzostwa rundę w Świdnicy. Wracający na trasy po niemal rocznej przerwie Maciej Rzeźnik był czwarty. Grzegorz Grzyb, rywalizujący Fiesta R5, od pierwszego odcinka specjalnego prezentował świetną formę. Walkę z nim próbował nawiązywać jedynie Łukasz Chabaj, ale po pierwszym etapie tracił już 25 sekund. Drugi dzień rajdowych zmagań na Przedgórzu Sudeckim przyniósł znów ciekawą walkę rzeszowianina, tym razem z Jakubem Brzezińskim. Grzyb odparł wszystkie ataki. Na zakończenie rajdu wygrał jeszcze Super OS, zdobywając dodatkowe 3 punkty do klasyfikacji i na metę wjechał z przewagą 24 sekund nad kolejnym rywalem. Połowę dnia jechaliśmy niestety zepsutym samochodem i nie opowiadaliśmy o tym, bo nie do końca chcieliśmy, żeby wszyscy o tym wiedzieli. Na całe szczęście na Power Stage udało się go naprawić, zdobyć z tego co wiem 3 punkty, także to nas bardzo cieszy. A tak poza tym, no to co tu dużo mówić, no rajd dla nas mimo wszystko cudowny. Po niemal rocznej przerwie na rajdowe trasy wrócił kolejny rzeszowski kierowca Maciej Rzeźnik, który startował Fiestą Proto. Swoją grupę wygrał, w generalce zameldował się tuż za podium. Po tak długiej nieobecności w rajdach to niezły wynik. Widzę po sobie, że jest dużo zapasu, też przerwa zrobiła swoje, a przede wszystkim nowy samochód. W pierwszy dzień bardzo mocno mi skakał po drodze i nie do końca komfortowo czuliśmy się w nim. Dzisiaj się cieszymy, bo jest dużo lepiej. Kolejną rundą mistrzowską będzie majowy rajd Kaszub. Która doskonale.